Specjalnie dla widzów po prostu amazing. Świat z mojego punktu widzenia. Pozdrawiam wszystkich. Mariusz Kurc. A więc kontynuujemy podróż do Mołdawii przez Ukrainę. Miasto Tarnopol, do którego dojechaliśmy, jeśli Państwo pamiętają, jak się okazuje, jest bardzo ładnym miastem. Osobiście szalenie lubię tę atmosferę. Ja wiem, że Państwo powiedzą, że gdyby nie ta bieda, to tutejszy świat wyglądałby inaczej. Ale tu jest coś, co mnie bardzo porusza. Może to sposób, w jaki tutejsi ludzie ze sobą rozmawiają. Tak, sądzę, że to wpływ prawosławia, które przez swoją etykę zbliża ludzi do siebie. Ale nie o tym chciałem dziś mówić. Kiedy patrzę na te stragany, to przypominają mi się nasze dawne czasy. W stronę Mołdawii jadę autostopem. Niełatwo wydostać się z miasta na właściwy szlak. Kawał drogi trzeba przejść pieszo, a potem trochę się namachać. A potem jeden samochód, drugi, trzeci. I bardzo, bardzo różni ludzie. Здравствуйте. Nazajutrz rano jesteśmy w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, u Anatola w domu. Z Anatolem przyjaźnię się od 2006 roku. Oto widok z okna jego kuchni, 17 piętro. Jeden z najpiękniejszych, jakie miałem przed sobą. Spójrzmy w dół. A teraz opowiem Wam Państwo, jak się poznaliśmy. Otóż jesienią 2006 roku przyjechałem do Kiszyniowa o 3 w nocy. Nie było co ze sobą zrobić. Zobaczyłem wysoki blok. Pomyślałem, że wejdę na ostatnie piętro i prześpię się w śpiworze na klatce schodowej. Niestety, klatka nie poraziła mnie czystością. W środku nocy też wolę nie napotykać gniewnych nieznajomych. Nie делай głupość, nachu, zniemij. Pani, почему? Убери, я говорю, блядь. Почему? Я тебе сейчас скажу, почему. Блин, блок, пошли на. I co zrobić? W tym bloku jest 248 mieszkań. Także całkiem prawdopodobne, że znajdzie się tu mnóstwo osobliwości. Winda dojeżdża tylko do 16, dalej wszedłem po schodach. Wyobraźcie sobie Państwo, jak ekscytujące musiało być przechadzanie się tędy w zupełnych ciemnościach. Zaciekawił mnie napis na ścianie. Jeśli lubicie sport, to znaczy, że lubicie siebie. Inspirujące, czyż nie? I kiedy wszedłem po tych schodkach, to położyłem się w tym miejscu spać w śpiworze. Myślałem sobie, ach, no śpiwór... Nikt tu nie mieszka pewnie. Śpiwór nie był za dobry, tam zimno było w nocy, ale no jakoś udało się spać. No i rankiem wychodzi ktoś z tych drzwi i zaczyna krzyczeć. A co ty tu robisz? No, myślał, że jakiś pijak. Ale jak usłyszał mój łamany rosyjski, od razu zauważył, że to nie jest żaden pijak, że to jakiś gość przyjechał i po 5 minutach już byliśmy kolegami.